Dzień dobry, dzień panowie. O, dzień dobry. Dobry, dobry. Na wstępie chyba gratuluję, Robert, 24 mniej kilograma? Tak. To ładny wynik, bardzo ładny. Bardzo ładny. Zawsze jak się zbliża kontrola mojej zastawki w sercu, to pani doktor chce mnie widzieć chudego, a jak już jest wszystko ok, to... Rock and roll. Ale to tak chyba jest w Luxtrpedzie trochę, że jak mówiliście, że bardzo schudliście w pewnym momencie. Ja pamiętam, Hans, u ciebie było też więcej, a teraz no, chyba już doganiasz trochę Hansa, jeżeli chodzi o wagę. Mi się wydaje, że w ogóle od pierwszej płyty gramy o 100 kilo lżej. No, to tak, chyba tak, bo wszyscy tak, żeście w jednym ciągu. Dopóki ludzie nie zaczną kupować płyt, będzie waga spadała, wiesz. No, chude czasy. Chude czasy. A propos właśnie chudych czasów, chociaż mamy bardzo grube wydanie, tutaj trzeba pokazać też, że to jest bardzo ładnie wydana płyta, o czym już wspominałeś wczoraj, jak widziałeś się z Jarkiem. Mhm. Tutaj, żeby nie było, że nie mam niekompletnie, po prostu DVD leci za nami. Anno Domini 2020. I czy ja dobrze pamiętam, że ten album miał się nazywać Optypesy? Miał się nazywać Salto Mortale. A nie Optypesy? Bo tam było, pamiętam, że... Utwór był. No jeden, tak, utwór, no, tak. To, wiesz, bo to były początki. Jeszcze wtedy mieszkałem w Puszczykowie i studio mieliśmy w Puszczykowie. Ale przez te 4 lata dużo się pozmieniało. Mieszkam teraz w Poznaniu. Tam wybudowaliśmy od podstaw nowe studio. Zresztą na tym DVD, który jest dołączony do płyty, to doskonale widać, jak kopara przyjechała. Pierwsze zanurzenie w ziemię, aż do momentu, kiedy nagrywaliśmy tą płytę. I to potrzeba było 2 lat, żeby takie coś się udało zrobić. Ale to, no, to jest fajne, że mieliśmy jakieś marzenie, jakieś plany. Nie mogliśmy je realizować, szczególnie w tym czasie, kiedy nie było nagle koncertów. Nie? No tak, i też zauważyłem, że na tym DVD, gdzie mamy też historię studia, powstania studia, to ty chyba wyrobiłeś sobie taki nawyk zapisywania rzeczy z Instagrama. Bo tam są ujęcia, które pojawiały się też na twoim stories, bo ty zrobiłeś się bardzo aktywny na Instagramie w pewnym momencie. Tak, dzieci mi kazały. Właśnie widziałem, że tam jest Bluetooth. Bo nie mam Facebooka od kilku lat i dzieciaki mówią, ale ludzie chcieliby wiedzieć, co robicie, jak nie dajesz czego, to chociaż prywatnie, żeby widzieli, czy coś się dzieje, czy nie. No i jak rzeczywiście, jak nic nie daje, są kilka dni przerwy, to córka już do mnie dzwoni, tato, nic nie ma na Instagramie. No i wtedy wrzucam rybę. Jednak nie zalogowany, a jednak zalogowany trochę. No wiesz co, nie, bo to chodzi o wolność wewnętrzną, nie? Że jeżeli miałbym Instagram wykorzystywać, to bym się nie dał. Ale jak ja mogę go używać jako narzędzia, to po to jest. No, to bardzo powiem ci tak, to jest bardzo dobre... Podobnie z pieniędzmi jest, wiesz, to, że jak one tobie służą, to jest okej, ale jak służysz pieniędzowi, to już jest bardzo zły pan i bardzo dobry, ale jednocześnie bardzo dobry sługa może być, nie? Okay. Wszystko zależy właśnie, czy z której strony spojrzysz. To jest to, co trzeba zapamiętać, myślę, w tym temacie. Mam gości dziadka, wyczytane w sieci. 12 numerów na Anno Domini 2020 i ja bym powiedział, że to jest zupełnie inna Luxtrpeda niż poprzednia płyta, My Was Wy Nas. Ja mam też takie pytanie, zanim przejdziemy dalej do rozmowy na temat Anno Domini. Nie macie trochę wrażenia, tak absolutnie szczerze pytając, że płyta My Was Wy Nas gdzieś została trochę przemilczana, gdzieś ona nie zażarła tak bardzo jak Szatrobaki czy Buraki wcześniej? Bo to jest album, który też bardzo, bardzo fajnie brzmi. W ogóle fajne były bardzo wizualizacje, pamiętam, do każdego z numerów. Ale gdzieś jakby nie zażarło tak bardzo, jak chcieliście. Tak mi się wydaje, że to jest trochę taka sytuacja, jak przy dobrym obiedzie, wiesz? Że jak jest coś smaczne, to ludzie przestają ze sobą rozmawiać o tym obiedzie, tylko jedzą. Podobnie z tą płytą było, że wszyscy ją doskonale znają, wszyscy na koncertach to śpiewali, ale o niej nie trzeba było mówić, bo... Czasem tak jest, że tam nie było nic takiego może ekstremalnego, albo wyjątkowego, żeby o tym mówić, a jednak była bardzo głęboka ta płyta i ciężka dosyć i tekstowo i muzycznie. No i nie było o czym mówić, no bo wiesz co, ja pamiętam, ty mówisz o Robakach, okej, nagrywaliśmy pierwsze płyty, wszystko super, ale ludzie najczęściej na koncertach wołali, zagrajcie komboje, zagrajcie komboje. Żart muzyczny, wiesz. I to tak jest, że czasami lepiej o ważnych rzeczach sobie coś przemyśleć, niekoniecznie o tym rozmawiać. Tamta płyta była bardzo ważna, ale właśnie przez to, że była tak ważna, nie chcieliśmy powtórzyć tego i chcieliśmy trochę... Zresztą... Czy ja bym mógł coś powiedzieć w tej kwestii? Więc ja uważam, odnosząc się do twojego pytania, czy po prostu, że płyta została jakby niezauważona, czy coś takiego, to Robert, ona została zauważona, tylko wydawaliśmy płyty praktycznie rok po roku. Tak. I ona została jakby potraktowana jakby
jakby została wchłonięta w jedną całość płyt, które były już poprzednio. I po prostu nie było dystansu między jeszcze w międzyczasie była epka. Life. I dlatego też ta płyta nie odbiła się takim, powiedzmy, jakby zainteresowaniem, echem, którego byśmy, ja osobiście bym się spodziewał, bo ja na przykład myślałem, że ta płyta właśnie odbije się jakimś większym takim echem i taką jakimś wrzawą, a tutaj dokładnie się stało tak, że wszystko jakby poszło tak jakby bez większej afery. Mhm. No to potwierdzasz to, co jest zawartą w pytaniu. W dokładnie tak, ja się odnoszę konkretnie do pytania. Jasne. To jest też inna luch, która pada, to też wspominałeś, Robert, w pewnym momencie, że to jest takie trochę też odejście od tego, co było, pójście trochę w nową stronę, odświeżenie konwencji i jakby poszukiwanie. I to też jest zapis dość trudnego, ciężkiego czasu dla was ogólnie. Tutaj też to pokazuje też okładka, która jest połączeniem rdzy, patyny i takiego przemijania. Ale powiem szczerze, że ta płyta jest bardzo wzruszająca. Numer Sęk, który zamyka cały album, ja powiem absolutnie szczerze, ja bym chętnie usłyszał balladę, którą ty wykonujesz takim spokojnym głosem, bo tam oczywiście, Hans, ty masz swoją zwrotkę, która bardzo fajnie opowiada historię, ale jak po prostu wchodzisz ze swoim fragmentem, którego tutaj właśnie mówię, nie ma go w tym nagraniu live, czego strasznie żałuję, to jest naprawdę, że pomyślałem sobie, wow, no niech Ica zrobi z Lux Torpedą taką balladę, gdzie tylko będzie śpiewał po prostu, bo to jest bardzo ładny numer. Z Sękiem to jest trochę tak, że jak widać, Hans dużo śpiewa na płycie i w ogóle dużo tam tych tekstów jest Hansa. I ja spontanicznie nagrałem tą końcówkę, natomiast Hans mi zwrócił uwagę, że właściwie fajnie by było, jakby ta płyta się kończyła w ten sposób, że ja nic mu nie musiałem dodawać, nie? Ale mówi, że okej, nie? Bo my zawsze mamy dwa spojrzenia na różne aspekty i to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o teksty. Natomiast przyznałem mu rację i nawet byłem skłonny wyrzucić to, bo mówię, puenta była już tego i teraz co, drugą puentę robić? I dlatego jak była okazja, jak było DVD, to DVD się kończy właśnie tą puentą Hansa. Tak. A ta moja puenta jest dodatkiem jakimś, wiesz, i ja się nie spodziewałem, że to, bo ja, to jest trochę jak Hejno Mariacki, ona jest urwana w połowie i zawieszone to jest takie, tak jak czasem filmy są w kinach, że jest taka akcja, że wiesz, że będzie druga część. No tak, jest, to już widać, to prawda. No i myślę, że ta płyta też jest taka, że my jesteśmy gotowi za chwilę robić następną płytę. Nie wiadomo, kiedy się ukaże, ale wiesz, o co chodzi, że tu jeszcze nie wszystko jest powiedziane do końca, nie? Co byśmy chcieli muzycznie i tekstowo, ale rzeczywiście wydawało mi się, że DVD jest takim drugim, jakby puentą drugą, na DVD jest cały film i jego końcówka, wiesz, to powstawanie studia, kim my jesteśmy, bo ten film pokazuje, że jesteśmy całkiem nienormalni i oprócz kmiety oczywiście. Ja też poza tym, że mogę coś powiedzieć, to też wyczuwam pewne na przykład, nie, sytuacje. Nie? Okay. I na przykład myślę, że... Hans próbował, ale widzę, że tutaj nie dobra, ty zachowasz pokrę. Ale nie, on mówi poważnie. No. Okay. Bo ja akurat miałem też okazję, akurat tak się składało, że jak Hans nagrał tam ten sęk i odsłuchiwałem go jeszcze bez tej wstawki, którą potem Robert nagrał, to już byłem przekonany, że to jest zamknięta po prostu historia, nie? Tutaj już nie ma nic do dodania, nie? I potem Robert po paru dniach tam spotykamy się znowu w studiu, mówi, że on jeszcze tam dograł. Byłem akurat przy tym, jak Hans właśnie mówi, jak dograłeś, co dograłeś? No wiesz, taką puentę. Hans, co, puentę do puenty, nie? Puenta w puentę. No, Nolanowski styl po prostu. No, i on wie, kurde, mi się podobało tak, jak było, nie? I aż trudno mi było sobie wyobrazić, jak można było jeszcze do tego coś dodać, nie? I potem, jak to usłyszałem, to stwierdziłem, że kurczę, w zasadzie już nie będę poruszał tego tematu, nie? Dalej. Mówię, ja wyczuwam pewne sprawy, nie? Często gdzieś pojawia się taka łatka, której chyba też nie lubicie za bardzo, rok chrześcijański, że Lux Torpeda to rok chrześcijański. Jak wy się do tego odnosicie? No właśnie. Właśnie, bo to jest... Ja na przykład, bo jest taki bar chrześcijański w Poznaniu i tam jest pomidorowa... Przepraszam.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Wiesz co, jak co to jest, Madball krzyczy God help me na początku piosenki, no to nikt nie mówi, że Madball jest jakimś chrześcijańskim odłamem hardcore punka czy czegokolwiek. No to po prostu niektórzy ludzie mają tendencję do tworzenia sobie szufladek i jak coś nie pasuje do jakiejś szufladki, to na siłę starają się upchać do innej i jak nie mają takiego zaszufladkowanego, uporządkowanego świata, to się gubią chyba sami ze sobą. No, więc mi się wydaje, że nadawanie takich etykiet jest okej, jeśli tak lubisz, to tak rób. Muzyka, życie, poglądy to nie są, człowiek nie jest czymś, co można zamknąć w jakimś tam sześcianie i powiesić na ścianie, no bo to jest jakby szersze, no można sobie myśleć wiele rzeczy, można mieć wiele poglądów, po co koniecznie nadawać temu jakieś określenia, które są ograniczające. To było dobre. Na ścianie. To ładne. Ale wyczerpująca odpowiedź, bo to też się często gdzieś pojawia, a wiem, że też z tego czasu zespół POD, który też myślę, że mogę przywołać tutaj, wiem, że Lisa, że lubisz POD. No po koszulce widziałem. No, tak, kupiłem, tak, bo graliśmy razem koncert w Łowiczu. W Łowiczu. Tak. I oni też właśnie tej łatki bardzo nie lubią gdzieś, mimo tego, że mają przekaz, ale tak jakby w tekstach taki, ale jakby nie chcą być przypadkowani. I zastanawia mnie jedna rzecz. Na antenie widziałem ostatnio Różańce. Jeszcze się dodam, a teraz mi się przypomniało, to było dla mnie zaskakujące, że w jednej z piosenek takich już bardziej współczesnych Snoop Dogga śpiewa You gotta pray for your enemies. No to w zasadzie módl się za swoich wrogów jest dość mocnym takim przekazem chrześcijańskim i robi to Snoop Dogg i nikt nie mówi mu, że jest, że się nawrócił, o, Snoop Dogg się nawrócił i jest jakieś wielkie halo, no po prostu jakby wyraża siebie w danej sytuacji i ja na swoich płytach 5-2 tyle razy, co nawiązywałem do różnych rzeczy zawartych w Biblii, cytowałem modlitwę, wiele razy używałem słowa Bóg. I też nie byłem hip-hopem chrześcijańskim, nie? No to, teraz też jest jakiś taki odłam, że o, hip-hop chrześcijański, albo raper chrześcijański. To jest wszystko jakieś takie głupie, mi się wydaje. Okay. Może przez to, że 2 ten 2 3 Jarka jest, nie? Też może tak. No tak, jeszcze ja rozumiem, że ludzie sobie tak to kojarzą i układają, nie? Ale takie no, kategoryzowanie jest moim zdaniem zbędne. No, muzyka jest bardzo szerokim określeniem i jakby po co to zawężać. Okay. Mamy na albumie bardzo ładny utwór o Poznaniu, Hołd. I pytanie, bo muszę tutaj upewnić się, czy chodzi w refrenie o to, że nie da się zapomnieć historii tej, czy nie da się zapomnieć historii tej? I to. Czyli było tak nawiązanie do gwary. Tak samo Niepokonana wiara z Wielkopolski, to ktoś ogólnie z Polski może pomyśleć, że chodzi o wiarę, w sensie wierzy, że ludzie wierzący, a u nas w Poznaniu wiara mówi się na wiarę. Znaczy na ludzi. No, tak. Zobacz ile wiary mówi, na koncercie. Zobacz, wuchta wiary. Tak, nie? No i pewnie, że to Hans też myślał, że ja dodałem tej, a ja dodałem tej. Mhm. No i tej. I tak to jest tej. Wszyscy radzą. Mogło być podwójny, tej. Tej. I jakby chcieliście, dlaczego wybraliście jako gościa Deepa? No wiadomo, 5-2, tak, chłopaki tworzycie wspólnie skład, ale jaki był dobór gości? Co, bo to są numeru? Goście są najlepsi z najtańszych. No tak, to na pewno. Nie, to żartuję, bo ktoś kiedyś powiedział, a Lux Torpeda, bo tam graliśmy na tym razem, byliśmy gośćmi Piotra Cugowskiego, kiedy śpiewał na 100. rocznicę Cudu nad Wisłą i my tam właściwie gościnnie byliśmy przy nim, bo on, dla niego była napisana cała partytura i tak dalej. I ktoś tam a ta Lux Torpeda, to kto to jest? To są ci najlepsi z najtańszych. Okay. Czyli taki był klucz do boru. Nie, no tak naprawdę to są, jeżeli chodzi o gości, to jest zawsze sympatia jakaś ogromna, nie? Jasne. Deep powiedział, że ja muszę zaśpiewać na tej płycie, bo tak było, nie? Mówi, tak mi się to podoba, a który utwór? Nie pamiętam. No i potem mówi, to chyba ten, potem mu wysłałem, to jest ten? ale Paweł musiał się znaleźć w tym utworze, dlatego że my śpiewamy o naszym firdlu, to znaczy o naszej historii, która jest nieznana w Polsce, powiem więcej, nawet w Poznaniu jest często nieznana. Nie? Ludzie nie wiedzą, co to jest Fort VII, kto to był Romek Sztokowski. I może... Poznańska piątka. Poznańska piątka to już w ogóle, to jest przybi piątkę, nie?
Natomiast no to, ten utwór może mieć być taką propozycją, żeby się zapoznać z historią Poznania, która jest też ciekawa, tak jak historia każdego miasta w Polsce. Nie? Tylko trzeba odkopać pewne rzeczy i zwrócić uwagę na coś. Nie? A Paweł jest idealnym tutaj. Mieszka na Dębcu, niedaleko mnie, znaczy ja mieszkam niedaleko jego. I jest Maciej Jans, który jest moim mentorem gitarowym, przyjacielem, takim, jakby można było grać na trzy gitary, to pewnie by grał z nami. Mhm. Gdzieś byśmy mu zrobili kawkę, popielniczkę, lampkę i by sobie siedział noga na nogę i dogrywał solówki, a my byśmy tam stali, nie? Można to właściwie zrobić. Znaczy on by mógł grać cały czas solówki, a jego by tylko włączał. On by grał cały czas solówkę, a akustyk by tylko w tym, o teraz nic nie śpiewają i solówka, nie? A gdzieś dobrze szukam inspiracji muzyką irlandzką w tym numerze? Bo jakby mi się tak skojarzyło. To znaczy, no, tu tak jest... To skojarzyło z Dropkick Murphys. Akurat chodziło o wybory, bo to było tuż przed wyborami. A to mówię jeszcze. Chcieliśmy właśnie, wiesz, jakby zasugerować ludziom, na kogo mają głosować i na początku, wiesz, łaziliśmy po studio na Bosaka, ale mówię, to jest mało czytelne, więc wzięliśmy Dudy, nie? No i ludzie się od razu domyślili, także... Dobrze, że mamy, tak wiesz, że ten... Ale naprawdę? Ja właśnie czekam, żeby powiedzieć, że słyszałem wczoraj, że tak nie było. A nie pamiętacie, jak żeśmy nagrywali, to coś tam trzasło? Nie. Co to? Nie, co ci trzasło? Rura trzasła. Okej. Okay. Żeby uściślając, słyszałem wczoraj, jak mówiłeś, to absolutnie nie ma tutaj nawiązań politycznych. No nie ma, wiadomo, nie ma, no po prostu ludzie już po prostu się dobrze bawią. Że co? No Wasyl wykasował te trzaski takie, co były tam. Naprawdę? Ale ty, no ta Irlandia... Czyli da się wykasować trzaski? Czy Irlandia to są przecież wasze wielkopolskie korzenie. Ja odpowiem na to pytanie, bo to dużo gadania, mało odpowiedzi. Więc tak. Dudy, które są na naszej płycie, zaproszeni właśnie tam z Poznański, to nie są dudy przede wszystkim, to są poznański koziołek. Ten instrument się nazywa poznański koziołek. Mhm. Weselny. Weselny. Tak. Na weselny. I teraz o to chodzi, że no, nie da się uciec z tym skojarzeniem, o którym ty mówisz, z tą irlandzką muzyką, no bo to dokładnie tak samo brzmi. Mhm. Ale nikt nie wie o tym, że to brzmienie to nie jest tylko Irlandia, tylko to jest tu, Wielkopolska. To jest po prostu z zagłębia i w ogóle nie to robi. Region Koziołka Wielkopolskiego jest. Mój pradziadek Marcin Rybicki był nauczycielem i grał razem ze słynnym Śliwą, którego to imieniem Szkoła Dudziarzy w Zbąszyniu jest nazwana. I to też jest na DVD? Tak, jest nawet mój tata na DVD, tak. Który jak weszli ci Dudziarze, to on patrzy na twarz i mówi, wy jesteście od Molendy? No, ty i ty. Nie wiesz, oni się tam wszyscy znają. Ten pan Jan Przątka, który jest szefem tych całych wszystkich dudziarzy, ich tam jest ponad 40 i w ogóle niesamowita sytuacja. I chciałem, żeby oni się też pojawili, nie? I potem jeszcze zaprosiłem też Joszko, bo on, ten koziołek wielkopolski nie ma pewnej skali. Oni grają burdony, robią fajny klimat, zresztą będzie widać na teledysku, który kończymy niedługo, że oni w strojach naszych ludowych Wielkopolskie zbąszyli te tereny, grają na początku, a potem wchodzi Joszko, który już miał tą skalę dokładnie tego utworu i ograł na dudach irlandzkich. Nie? Okay. Ale to wszystko razem tworzy jakąś taką spójną całość i dla nas to było ważne, żeby ten utwór był właśnie taki, żeby to taka cała załoga nagrywała o tej historii, o której chcieliśmy opowiedzieć. Jak spotkaliście się z Piotrem Franceskim, wspomnieliście, że grywaliście na koncertach King Bruce Lee Karate Mistrz? Tak, nawet puszczałem panu Piotrowi. Jak zareagował? Że super. A w ogóle był gdzieś taki pomysł, przeszedł przez głowę wam, żeby może nagrać z Piotrem Franceskim wersję taką rockową King Bruce Lee Karate Mistrz z gościnnym udziałem? Fajny pomysł. Ale był taki pomysł, że on chyba miał kiedyś wystąpić gościnnie. Może w Warszawie chyba. Coś było takie, ale ja nie pamiętam. Bo on, ja pamiętam, że on mówił, że on nigdy tego na żywo nie śpiewał, nie za bardzo się czuł. Był świetny pomysł, naprawdę, no. Bo wam naprawdę bardzo dobrze wyszła ta wersja, tak na luźnie, świetny, ale też z takim fajnym oddaniem hołdów w stronę Franka Kimono. I tak właśnie zastanawiałem się, czy gdzieś przyszła wam przez myśl taki pomysł. Ale jak robiliśmy... Ale jak robiliśmy Bonanza City, to mówię, fajnie jakby był...
taki narrator i udawałem tam ten głos i mówię, po co udawać, jak mamy oryginał? I tylko dostałem numer od naszego menadżera, napisałem SMS-a i nie liczyłem, że pan Franceski odpisze, no bo wiesz, jakiś tam ktoś tam mu pisze, panie Piotrze i tak dalej. No ale z Jelonki na przykład nagrał. No, ale ja nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałeś? Nie. Myślałem właśnie, że gdzieś tam do Jelonka poszło to dalej. Nie. Gdzieś, bo myślałem, że jakoś taki był. Nie znam Jelonka, ale nie wiem, co teraz robi. Tam widywaliśmy się czasem, jak tam gdzieś grał na Woodstock czy gdzieś, nie? Mhm. Natomiast no było tak, że pan Piotr dzwonił. I bardzo się ucieszył i mówił, że oczywiście, ja żeby nie robić kłopoty, przyjechałem do Warszawy, tu w studio u Adama Toczko nagraliśmy te parę fragmentów, no i jest na płycie i cieszymy się, że to jest. Na DVD już tego nie ma, nie? Mhm. Ale no, to jest głos dzieciństwa naszego, no, nie? Ja wiem, że to jest pytanie, które też nie zawsze artyści lubią, ale czy z sesji, która była jakby sesją do Anno Domini, zostały jakieś numery? Które nie weszły na płytę, ale myślicie, że kiedyś je wykorzystacie? Nie. Nie ma nic kompletnie. Było coś takiego, że my w ogóle tą płytę zaczęliśmy robić już ile? 3 lata temu czy 4, nie? Mhm. No i tam utwory, które zrobiliśmy wcześniej, one już się przeterminowały. Okej. Okay. No, ale to nie były utwory, które były robione pod Anno Domini, tylko wtedy właśnie pod te tytuły, to chyba było jeszcze 4 pory roku, nie? Coś takiego plany bywają. Ja jeszcze tylko dodam, to jest ważne, nie zapomnę na pewno, ja to pamiętam. Oprócz tego, że był plan, żeby zrobić płytę cztero taką, składającą się z 4 sekwencji, właśnie 4 pory roku, to nagrywaliśmy pierwszą część, na niej się zakończyła nasza przygoda z tą wizją. I jeżeli chodzi o nagranie tej płyty, to tu w ogóle przez to, że był okres pandemii, okres zamknięcia takiego, to dla nas to też po części było zbawienne, bo mieliśmy swój czas na to, żeby w końcu nie być cały czas w trasie, tylko byliśmy na miejscu. Ale co się tyczy samego nagrywania, to w sumie zawsze mieliśmy tak, że trochę nagrywaliśmy jakby na świeżo, powiedzmy. Mieliśmy pewne numery ograne, robiliśmy próby, a w tym przypadku to nie było tak. Ta płyta jest nagrywana, dlatego chcę o tym powiedzieć, bo z 4 numery, jak musiałbym policzyć dokładnie, ale myślę, że 4 albo nawet 5 utworów jest zagranych, no jak to powiedzieć, za pierwszym razem. Nie wiem, to nie, trudno to jakby wytłumaczyć komuś. Siedzieliśmy 5-6 godzin gadając, pojawiła się pewna... Pewien riff i to nam się zdarzało na poprzednich płytach, ale przeważnie to był jeden utwór. Na Burakach taki utwór Cel to w godzinę został nagrany. Tak, ale mało tego, utwór Cel był 2 dni wcześniej przygotowany, zagrałeś ten riff, zagraliśmy go wspólnie, stwierdziliśmy, że to nie jest nasza muzyka, razem to wszyscy powiedzieliśmy. I po 2 dniach chyba, jak nie wiem, nie mieliśmy, bo robiliśmy numery na bieżąco, to nie było tak, bo pytasz, czy coś zostało. Mhm. Tutaj nie miało co zostać, dlatego że my robiliśmy utwór po utworze. Okay. Wiedzieliśmy, że mamy 2 utwory gotowe, czyli Opty Pesy i List, to były utwory, które na pewno wejdą i nimi się na razie nie zajmujemy, bo je nagramy tam, powiedzmy, jak nie będzie czego innego robić. A utwory robiliśmy na bieżąco, czyli Robert przynosił jakiś riff, zaczęliśmy go nawet czasami, powiedzmy, w myślach albo mówić o nim. I jest między innymi utwór Cel jest zagrany za pierwszym razem. Nie wiem, czy to komuś to może coś zobrazować, ale jak ktoś gra, to chyba może pojąć, jak to wygląda. Czyli że. Ja to mogę zobrazować. Czyli że umawiamy się, że zagramy 2 zwrotki, powiedzmy, zagramy 3 refreny, przedłużona solówka i coś tam. I teraz wchodzimy, gramy to wszystko na setkę i tak został utwór. Tak jak on nie był wykonany drugi raz. To, co słyszysz na płycie, to ten utwór był pierwszy, ja sobie zagram na bębnach i tak zostało. Pamiętam, jeszcze tam w środku jest taka solówka, gdzie Wasyl mi krzyknął do ucha, miałem słuchawki, włączył się szybko z miksera i mówi jeszcze raz, chodziło mu o to, że jeszcze fraza, przedłużyć frazę, nie? I ja dzięki temu nie wszedłem na solówkę, tylko zagrałem jeszcze raz, nie? I to dla nas, bo wiadomo, że człowiek, który tego będzie słuchał z zewnątrz, nie będzie miał tych odczuć, ale dla nas ta płyta też jest wyjątkowa, bo ona daje nam cały czas to poczucie takiej świeżości, nawet dla nas, bo my stawaliśmy, no tak naprawdę, no... Spontaniczność tutaj słychać na tej płycie, nie? Wiem, że to jest zawsze to słowo spontaniczność, trochę ona jest takim trochę drugim biegunem do, nie chcę powiedzieć do rutyny, tylko do pewnego przemyślenia czy przepracowania. Myślę, że jednego i drugiego po prostu na tej płycie nie brak, bo jest i dopracowanie, ale z drugiej strony właśnie jest też to, co no, charakteryzuje, mi się wydaje, no takie chłopieńce podejście do grania, nie? I my cały czas nie chcemy z tego rezygnować, cały czas chcemy być tacy, no, siebie zaskakiwać, no tak bym powiedział. To jest też to, co trochę się to sprawdza, co mówisz, z tym, co ty wspominałeś, Robert, w pewnym momencie, że ta
płyta to jest bardzo dużo emocji, które się gromadziły właśnie w was wszystkich. Też dla ciebie taki moment przeprowadzki, budowania studia i to, jak teraz mówisz, że utwór Cel, który jest takim bardzo mocnym elementem albumu, takim bardzo, no mogę powiedzieć, to chyba spokojnie wzruszającym i został nagrany tak szybko, czyli po prostu te emocje gdzieś z was dosłownie wybuchły podczas tego grania. To był, wyjątkowy czas, bo nigdy w życiu nie mieliśmy takiego doświadczenia, żeby cały świat nagle coś przeżywa i my nie możemy grać. Ja się też bardzo źle czułem w tym czasie zdrowotnie i nawet refren do tego utworu Cel powstał zupełnie w nocy. Kiedyś zrobiłem, już byłem taki zbankrutowany i zrobiłem sobie zupę. Moja żona coś lubiła na drutach akurat, bo ten kolejny wnuk był w drodze i ja pamiętam, siedziałem, zrobiłem tą zupę, czekam aż wystygnie, patrzyłem i naprawdę miałem takie poważne pytania i mówię do niej: Dobrochno, powiedz mi, jaki jest tego wszystkiego sens? No, no tam sobie robię, mówię, pytasz mnie o cel i mnie oświeciło, że no właśnie, zgubiłem cel i dlatego nie widzę sensu, nie? Musiałem sobie przypomnieć, co jest moim celem w życiu tak naprawdę? Płyta, dzieci, miłość, rodzina. A może życie wieczne? Nie wiedziałem. Mówię, nie wiem, nic nie wiem. Jaki jest mój cel? I potem rzeczywiście dla mnie to jest bardzo ważne, jak śpiewamy ten refren, bo ja potem ten cel odnajduję w wielu rzeczach. I dlatego jest tyle sensu robić pewne rzeczy, dawać się zużywać do końca, jak śpiewamy Wykopalnie. I to jest prawdziwe takie życie. Człowiek czuje, że żyje, kiedy się spala dla drugiego, nie dla siebie koniecznie, nie?